Bardzo serdecznie witam w naszej chwili dla przyjaciela, już ostatniej chwili dla przyjaciela. Witam wszystkich serdecznie w zmartwychwstanie Pana Jezusa. Doczekaliśmy do ostatniego naszego spotkania z Bożą i ludzką pomocą. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj się spotkać z jakże ważnym i zacnym pielgrzymem, z Bogdanem Szuflą, zwanym szerzej jako dziadek. Gromadzimy się tutaj w Kwilczu, w jego domu. No witam, dziadek. Cieszę się, że udało nam się dzisiaj spotkać. Witam. Dziadek jest, jak wiadomo, bardzo nieśmiałym człowiekiem, cichym i pokornym, ale na pewno ma wiele do powiedzenia na temat pielgrzymki, ponieważ jest najbardziej doświadczonym pielgrzymem i to nie tylko jeżeli chodzi o naszą grupę, ale w ogóle tak o pielgrzymkę w całości, bo jest takim człowiekiem znanym we wszystkich grupach, człowiek legenda tutaj dla i autorytet dla wszystkich pielgrzymów. Powiedz, dziadek, no bo to tak się pewnie nie da w jednym zdaniu, ale tak, no może spróbuj tutaj tej młodzieży, która to słucha i nie tylko, powiedzieć, no jak to się stało właściwie, że tyle lat udało się tutaj przejść, ile to już jest, 30? Teraz będzie w tym roku, znaczy jest, w nowym roku będzie 30 lat, nie? Będzie 30 lat. No ja zacząłem z tego względu, a przede wszystkim miałem tragedię rodzinną. Zginęli mi dwa dzieci, syn i córa, na motorze i przeżyłem to po pogrzebie. Dostałem krwotok, wywieziono mnie do szpitala, złożono krzyż. Już na mnie, że już nie przeżyję. Leżałem w szamotułach, aczkolwiek lekarze byli, zastanawiali się, czy ktoś jakichś leków zagranicznych dla mnie nie przywozi. Pytali się mojej siostrze, pytali się rodzinie, że coś się dzieje. Byłem na intensywnej terapii, odstawiony już na tamtą stronę. Straciłem przytomność. Dostałem taki wylew. Z tego wylewu też się wygrzebałem. Dostałem bezwład nóg. Słuch straciłem, wzrok straciłem. W ciągu 7 dni zacząłem odzyskiwać. Moja siostra natomiast, która przyjechała po raz pierwszy, przywiozła po prostu medalik, przywiozła świętych błogosławionych, gdzie kładła wraz z różańcem pod poduszkę, pod powleczenie. W związku była, znaczy się w kolektywie wszystkich pielęgniarek, lekarki, jednej lekarki z Poznania, pani profesor, nie pamiętam nazwiska, ale to tak już jest odległe czasy są. No i taki pan Matysiak w Szamotułach, on ten tak też dziadek, mną się zainteresował i on mnie pilnował i mówił codziennie różaniec. Mówił godzinki, nade mną odmawiał, bo nie miał głosu. Tak opowiadała mi siostra, tak opowiadali mi ludzie pracy szpitala, gdy przyszłem do siebie. Ja w ciągu 7 dni zacząłem odzyskiwać. Wożono mnie na wózku, zacząłem odzyskiwać wzrok, słuch. Co dwa dni zawsze coś. Wożono mnie wózkiem do 7 dnia. W 7 dniu w nocy o godzinie 4 wstałem na własne nogi i tego dziadka pana Matysiaka obudziłem, pochodzącego z Szamotu, już nie żyje, świętej pamięci. I on mówi, że dlaczego staje? Mówi, czy to nie jest cud? A mi w pewnym momencie skóra mi ścierpła i mówię, ja muszę chodzić. I wziąłem ten wózek, powiedziałem, panie Matysiak, a może ja teraz pana będę woził nawzajem. Odzyskiwałem wszystko, całą moc odzyskiwałem, który gdzie byłem poświęcony na tamtą stronę. Już przełożyli mnie na odejście z tej ziemi. Natomiast po szpitalu, gdy byłem w domu, chodziłem o 3, o 4, całą noc przesiedziałem na cmentarzu. Potem w pewnym momencie był u nas taki ksiądz Laufer z Buku i on mówi do mnie, panie Bogdanie, wszyscy się mnie bali, miałem oczy wpadnięte. Panie Bogdanie, ja pana zabiorę na pielgrzymkę. Naprawdę pan nam jest potrzebny. To będzie całe świadectwo. Takie podziękowanie za to, że pan wyszedł z tej tragedii, z tej choroby, gdzie już miało pana nie być, a jednak jest pan wśród żywych, wśród nas. I ja zabiorę pana, bo jak pan chce pan Bogu się odpłacić? Ja mówię, dobrze, spróbuję. A on mówi, nie ma próby, tu trzeba iść, pójść, albo tak, albo nie, jedno z dwóch. Do czego odchodzić z tego świata nie ma, że nie pójdę, muszę,
czy chce, czy nie chce. Przychodzi, zapuka do twoich drzwi, musisz odchodzić. Taka jest kolej rzeczy. Ksiądz Laufer zabrał mnie na tą pielgrzymkę w 87 roku. Zabrał mnie, znaczy się po roku, zabrał mnie na tą pielgrzymkę. No właśnie, i od tego zaczęło się moje pielgrzymowanie. To 87. Ja się urodziłem wtedy, dziadek. No. Proszę. No. To pokazuje właśnie, że dziadek tutaj jest człowiekiem bardzo doświadczonym, bo teraz idzie przewodnik, który doświadczenia ma właściwie tyle życia, co dziadek samej pielgrzymki, więc to też jest zawsze taki pielgrzym jak dziadek w grupie jest tutaj wielką pomocą, ale i wtedy dziadek uczyniłeś taki ślub, nie? Tak, księże Danielu, czcigodny księże, uczyniłem taki ślub za pomocą właśnie nie tylko góry, ale właśnie ktoś na tej ziemi musiał mnie podprowadzić. Jeszcze raz powracam do tego nazwiska. Ksiądz Laufer z Buku. Do tego komentarza nie będziemy nawoływać, bo to jest człowiek... Ale ślub dziadek miałeś, że 25 razy pójdziesz, tak? Tak, ja przyrzekałem, gdy poszłem po raz pierwszy, weszła grupa ze mną do zachrystii w Częstochowie, gdy mnie przy tego... Niosłem wotum. Niosłem wotum składające się właśnie z tych dzieci moich nieżyjących. To był odlew mosiężny. Tam była Matka Boża, krzyż Pana Jezusa i odlew mosiężny, gdzie były ich zdjęcia. Biała poduszka to stworzyła młodzież z Kwilcza. I te wotum zostało złożone do podziemi. I z tym wotum, z księdzem Lauferem i z młodzieżą musiałem wypisać w zachrystii, podpisać taki formularz, że ja to ofiarowuję, tak zwane jakby ślubowanie. I taki był ksiądz, taki Paulin, który podprowadził mnie do ołtarza, bo mówi tak, no wszystko ładnie, pięknie, delegacja podpisała, ale musi pan jakieś przyrzeczenie złożyć, jakby to w podobieństwie ślubowania, jak ślubowanie, tak jak na ślubie. Czy jest pan gotów? Tak, proszę księdza, jestem gotów. Księże Paulinie, to możemy kroczyć. Wziął mnie przed ołtarz. Tam oddałem wszystko z siebie, cały ciężar. Nabrałem, naładowałem akumulatory. Po prostu jakbym się narodził na nowo. Nie tylko, że przez drogę tą pielgrzymkową, przez te wszystkie dni, nie tylko, że w tym szpitalu odzyskałem życie po raz drugi, ale odzyskałem świadomie taką moc i siłę przy ślubowaniu. Nawet nie zadawałem sobie pytania, a czy dasz radę? Ale ksiądz Paulin mówi, no, czy już pan skończył przyrzeczenie? Tak, skończyłem, a jaka jest sprawa jakiegoś przyrzeczenia, co pan przyrzekał? To tak jak na spowiedzi, a ja mówię, księże Paulinie, przyrzekłem złożenie swoich kości, swoich nóg, swojego życia, całego pielgrzymowania w nagrodę, nie tylko sam za siebie, ale za tego dziadka, który mnie pilnował, który za mnie się modlił, który zawsze z różańcem przy moim łóżku był przez całą noc, przez cały dzień, kiedy tylko było trzeba, czuwał nade mną, ale to wszystko mogę podziękować sił wyższy. I dzięki temu też po prostu jestem zadowolony z grupy pielgrzymkowej, która wraz z tym księdzem, który szłem w tej 21 grupie z tego przyrzeczenia, że podtrzymywali mnie na duchu, dbali o mnie, czuwali nade mną na każdym kroku. Gdy byłem w siłach załamania, gdy nie mogłem już poradzić, gdy szedłem prawie jakby po kolanach, już nie miałem sił, każdy przychodził mi na ratunek. Pani Cieślak z Buku, naszego Jasia, mama i siostra jej, młodzież z Buku, z Kwilcza też, ale najwięcej młodzież z Buku i wszyscy, którzy byli w tej 20 grupie, wszyscy byli wraz ze mną, wszyscy nieśli ten ciężar, ale ten skarb uleczenia, ten ciężar mego przeżycia, ale też skarb uleczenia, gdzie to trzeba docenić. To nie jest tak, że idzie się na pielgrzymkę, a spróbuję. A jak dam radę, to dam radę. Nie, to nie. A zobaczymy, co będzie dalej. I w ten czas tak, jak potrzebuję Ciebie, Panie Boże, to bez przyrzeczenia, bez niczego. Tak, zdaję egzamin,
odzyskałam zdrowie, no to w tym roku pójdę. Ale żadnego przyrzeczenia nie składałaś, nie składałeś. Ale to trzeba przebrnąć, bo coś się Bogu należy i matce. Bo przecież jesteśmy jednego stwórcy, jednego syna, jednej matki, dziećmi. Jesteśmy dziećmi nie tylko przybranymi, ale dziećmi prawdziwymi z pokolenia na pokolenie. Nie ma coś takiego, że oj, jest fajnie na pielgrzymce, oj, ja idę, biorę plecak, oj, bo się mogę ucieszyć. Oj, ale też są i sprawy takie nieraz, może nie wchodząc za głęboko w komentarz, gdzie tak samo jak i w cywilu, tak i tak samo w kościele przechodnim, bo to jest kościół przechodni. Pielgrzymka to jest tak samo kościół przechodni. No to jest duszpasterz w danej grupie i dużo trzeba też z nim rozmawiać, a nieraz on też uczy się tak samo jak jest młody duszpasterz, uczy się od starszych czy od młodszych, bo gdy się nie będzie uczył, to nie tylko, że szkoła, nie tylko, że seminarium, ale gdy się nie będzie uczył od starszych, całkiem ludzi, to nie będzie wiedział, co może powiedzieć na kazaniu, jakim może darzyć świadectwem swojej owieczki na tej ziemi. Bo na tym rzecz polega, bo nie jest to sprawa finansów, ale sprawa przekazania Słowa Bożego, przekazania i przygarnięcia wszystkich owieczek do swojej owczarni. Zrozumieć każdą owczarnię, nie bić rózgą żelazną, a wręcz przeciwnie, zło dobrym zwyciężać. Taka jest kolej rzeczy. Nieraz ludzie siebie nie zrozumieją, czy to w cywilu, czy to na pielgrzymce, w tym kościele drogowym takim, jak to można powiedzieć, w drodze. Ktoś kogoś nie rozumie, a tak miałeś zrobić, a tam miałeś iść na nocleg, tak, a tam nie miałeś, a daj tam temu nocleg taki, słuchaj, jesteś starsza czy starszym, a słuchaj, a tam są sami mężczyźni, no dziewczyny, nie wolno, nie może być wspólny, ale ktoś musi być odpowiedzialny na dane pielgrzymce. Z tej grupy, którą prowadzi na nocleg, wiadomo jest rzeczą, że nie ma nieraz takiego miejsca, nie ma, bo pisze w regulaminie, znam ten regulamin od A do Z, od samego początku, w drogach, wyjątku, może być, ale to muszą być ludzie odpowiedzialni, naprawdę, bo gdy się idzie na nocleg, to w ten czas, gdy jest ktoś mieszany, czyli idą dziewczyny i idą mężczyźni, to po prostu ktoś musi być z tej grupy odpowiedzialny. Tak, w tym pokoju są dziewczyny, w tym pokoju są chłopacy. Tak, i w ten czas gospodyni, pani musi przypilnować, jak w drodze wyjątku, to jest tak zwana. I ten, który jest w grupie, odpowiedzialny za tą grupę, musi czuwać, czy oni będą na niego źli, czy nie. Miałem takie jedno zdarzenie w pielgrzymce, nie wiem, czy o tym mogę mówić, ale nie będę komentował nazwiskami, ale powiem otwarcie. Było coś takiego, tak samo jak w cywilu, tego, to jest nieuniknione. Był kierowca z danej grupy, to było, działo się w 21 grupie, były pani sklepikarki, było dużo młodzieży, byli chłopacy, ale ja z panią gospodynią w Łękach Opatowskich, nie zapomnę właśnie panią gospodynią w Łękach Opatowskich, zawsze do niej karty piszę, odwiedzam ją, jak mam czas, oczywiście dojeżdżam samochodem, rozpłakana, zawsze mi wita. Kiedyś nawet byłem tam z księdzem, dawniejszym kapelanem, księdzem Grościem, chociaż on żyje i jest, istnieje, ale kiedyś on był tam na noclegu razem ze mną. Ale jeszcze przed nim było coś takiego, że ja z tą panią mówi, panie Bogdanie, ta pani gospodyni mówi, ja mam tutaj mieszane, wiem, że nie wolno, bo sam pan o tym mówi. Sam pan tutaj wszystkich ustawia tak, jak trzeba. Ale pomoże mi pan, nie ma sprawy. Ja jestem za to odpowiedzialny, bo ja przeprowadziłem grupę i pani jako gospodyni czy gospodarz też odpowiedzialny. Ja trzymałem od każdego pokoju, pozabierałem klucze. Z panią gospodynią prawie żeśmy nie spali całą noc. Ja, ja się położyłem między sklepikarką drzwi do drugiego pokoju. A przez korytarz nie przeszło, bo pani zakluczyła drzwi tam, bo te sklepikarka kazała sobie zamknąć. Nie wiem, jaka była przyczyna, jakie były zamiary, ale ta pani była ostrożna i ja też. Bo każdy pielgrzym musi mieć jakiś regulamin, a ma i musi to przestrzegać. Nie ma. To jest tylko 11 dni. To są rekolekcje w drodze. I to musi być przestrzegane na każdym noclegu. Nie ma tego, że aha, tam pójdziemy do drugiego
mieszkania, no tak, są sami mężczyźni. Kto komu pomoże uszykować tej babci czy temu dziadkowi, bo mają mieszkanko, no was przyjmę na pokój, ale ta babcia, ten dziadek nie będzie szykowała tam tej herbaty, no, czy nie będzie tego chleba smarowała. No dobrze, jesteście odpowiedzialni, dobrze, bierzemy, jesteśmy starsi. Jest nas czterech, są trzy dziewczyny, przygotowują nam chleb, przygotowują wszystko, jest wspólna modlitwa, a nie, że tylko przyjdzie, siądzie do stołu, nogą trzaśnie pod stołem, no dobra, nafrygumy się i pasuje. Nie ma tego, coś takiego. Przychodzimy, jest tak zwane przywitanie z gośćmi, z gospodarzami, którzy nas przyjmują na ten nosek. Potem pomagają, umyją sobie ręce, pomagają dziewczyny tym gospodarzom tam pokroić chleb do kolacji, czy tam i tak dalej, czy do śniadania na drugi dzień. I już rozmowa następuje. Kto jest odpowiedzialny za tę grupę? Ten i ten, czy ta i ta. Dobrze, dzielimy. Ci śpią w jednym pokoju, ci śpią w drugim pokoju. Nie ma takich rzeczy, ale przed kolacją rozpoczyna się modlitwa. Modlitwa jest ta, przede wszystkim ktoś czyta Ewangelię. Powinien każdy pielgrzym mieć przy sobie jakąś Ewangelię, jakąś książeczkę, a nie, że nie mam, a ty masz, a ty nie masz, a ty masz, a ty nie masz. Każdy wychodzący, który wychodzi na pielgrzymkę, powinien nosić przy sobie jakąś Ewangelię, gdzie wchodzi do gospodarzy, oni tego potrzebują, bo my jesteśmy wszyscy Kościołem, ale gdy jesteśmy wszyscy Kościołem, to w tym Kościele musimy mieć pewne odczyty z Pisma Świętego, czyli odczyty z Ewangelii. I tą Ewangelię, no ty masz, ty masz, ty masz. Dobrze, któryś z nas przeczyta Ewangelię, powie parę słów w powiązaniu do tej Ewangelii, o ile nie może inne słowa powiedzieć. Ten czas dopiero pobłogosławi się dane pożywienie i w ten czas siada się do pożywienia, rozmawia się z gospodarzami, ale przede wszystkim się rozmawia na takie tematy, gdzie są godne temu, a nie nosi się bez komentarza jakichś innych przeciwnych politycznych, czy tam słów, które są niezwiązane i niepotrzebne w stosunku pielgrzymowania Kościoła w drodze. Ja wrócę z powrotem do tej pani właśnie w Opatowie. Całą noc, jak już mówiłem, całą noc żeśmy nie przespali, ale w tej nocy wydarzyło się coś takiego, że ktoś zaczął się ładować do drzwi, a ja przy drzwiach leżałem. Nie tędy droga, tam śpisz. Co chciałeś? No bo dziadek, nie, nie ma, nie ma, nie chcę nic słyszeć, nie chcę widzieć, nie chcę słyszeć, nie ma, tam śpi. A w przeciwnym razie nie będę komentował innych słów, bo może to by było śmieszne, może to by było nieśmieszne, ale prawdziwe. I w następnym roku, w tym samym roku jeszcze pani tak podziękowała za tak wsparcie, że pomogłem, mówi, bo miała pielgrzymkę kiedyś, ze szczecińską pielgrzymkę. No to się, działo się to, co się nie powinno dziać, tak w telewizji, czy tak jak w cywilizacji, co się dzieje. No, to jest Kościół, nie powinno się tak dziać. Ale to na Szczecińskiej, nie na naszej dziedzinie. Tak, to się stało na Szczecińskiej, no, i ta pani tak się użalała i się dziwi, że gdzieś tam ktoś taki się znalazł, mówię, że się nie spotkała na tyle czasu pielgrzymowania, różne miała zagrychy, różne miała ciężkie orzechy z pielgrzymami. Ale mówi, dziadek, ja ciebie nie zapomnę, dopóki będę żyć. Zawsze masz do nas drzwi otwarte. Zawsze bierz grupę i przychodź do nas, a my przyjedziemy, bo kiedyś ciągnikami po nas przyjeżdżali, nas rozwozili, a teraz gdzie się da, to idzie się pieszo. Nie? Tak do Tarchał to też nas z Odolanowa, od Świętej Barbary nas wozili ciągnikami, a teraz się idzie pieszo. Dobrze, no dziadek, i byłem dziadek z księdzem Groźtym, byłem z księdzem Groźtym w następnym roku i ta pani, ja nie żądałem, ja nie pragnąłem tego, wręcz przeciwnie. Ta pani pyta mi się, czy może się księdzu zapytać taką sprawę, czy pielgrzymka zna dokładnie regulamin? Jak powinien się pielgrzym zachować? Jak to powinno się wszystko odbywać? No, no to ksiądz Groźty, dawniejszy, prowadził naszą grupę, a potem był kapelanem, gdy skończył prowadzić naszą grupę. No i ksiądz Groźty troszkę zaskoczony był, bo ta pani się zdenerwowała, a ksiądz Groźty mówi, niech się pani denerwuje, proszę wszystko mówić. Ja to wszystko przyjmę. Wiadomo mi rzeczą, że ksiądz wszystkiego nie uhamuje. My się musimy sami pilnować.
Ksiądz nie może bez przerwy chodzić od domu do domu, co tam się dzieje, czy tego. Gdy ktoś coś doniesie, ma służbę i my na danych mieszkaniach, gdzie jesteśmy, my musimy pilnować samych siebie, pomóc temu pasterzowi, pomóc, te owieczki muszą pomóc temu pasterzowi, gdzie iść, na jakie pastwisko, gdzie jest zieleń, gdzie jest dobro, gdzie nie ma zła. Tak to powinno istnieć. I pani, pan i ksiądz Grośty właśnie cieszył się z tego, że pani się zapytała jego. Troszeczkę był zawstydzony, ale ta pani mówi, nie, się ksiądz nie wstydził, mówi, że tak się działo, bo to się działo z grupy tam jakiejś szczecińskiej, aczkolwiek tam też nie jest tylko pasterz i on też nie ponosi winy, bo kto ponosi winę, to tam dwie czy cztery osoby, a nie można, nie może się za to wstydzić cała grupa, ale aczkolwiek grupa to czuje, że musimy się za te osoby wstydzić. Każdy odpowiada sam za siebie, każdy zgodnie z sumieniem będzie się spowiadał do góry przed Panem, a powinien już tu na ziemi zaczynać, a potem przed Panem sam się z tego spowie. Moja jest sprawa tego rodzaju, że ja przeżyłem te 25 lat, gdzie ślubowałem, że ofiaruję samego siebie, moje siły, moje kości, a teraz już też ofiarowuję nadmiar, ale chciałbym jeszcze, bo zawsze co roku jest coś nowego, za zdrowie, o zdrowie pewnych osób, o zdrowie mojej domowniczki, o zdrowie parafian, o zdrowie różnych kapłanów, kapłanów na całym świecie, w Polsce, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, za wszystkich, którzy może potrzebują tej odrobiny mojego cierpienia, gdzie już nie dam rady, zwracam się, zresztą czcigodny księże Danielu, zwracam się nieraz do ciebie o pomoc, jak już nie mam siły, czuję to sam po sobie, a wy tak, tacy jesteście, że czuwacie nade mną na każdym kroku ta młodzież, ale ty przede wszystkim i każdy kapłan, który prowadzi naszą grupę 21, że widzi, że nie mogę sobie podołać i sam mówisz, że mam mówić już do przodu. Ale ja bym chciała, ale nieraz nie mogę, bo co roku jest zawsze jakaś intencja. Bo ksiądz Daniel też ma rodzinę i tak samo pamiętam o jego rodzinie, chociaż może nie znam imion, ale modlę się za wszystkich. Pięknie, dziadek, tutaj piękne świadectwo twojego zaangażowania tutaj w właściwą postawę innych pielgrzymów na pielgrzymce i też sam zawsze świecisz tą właściwą postawą w czasie drogi. Bardzo się cieszę też, że to tak jest i że jesteś takim umocnieniem dla naszej grupy. Twoja obecność też zawsze, dziadek, jest takim nieocenionym skarbem. I cóż tu więcej powiedzieć? No, znaczy, ja bym może tak chciał, żebyś może jeszcze spróbował, może dziadek, tak określić, co twoim zdaniem, tak z perspektywy tych już ponad 25 lat pielgrzymowania, co jest najpiękniejsze dla ciebie, nie? Co, dlaczego tyle lat człowiek tak mocno się trzyma tej pielgrzymki, to co go tam tak trzyma, nie? Jak byś to określił? Że chce się wracać, nie? Że człowiek jak załapie tego bakcyla pielgrzymkowego, to się nie może później oderwać. Pamiętam słowa pewnej osoby, nie mogę mówić, czy to cywil, czy to kapłan, czy kto, ale pamiętam słowa pewnej osoby, o, bo jak człowiek wpadnie na łuk, to tak wpadnie w nauk, jak niektóre osoby, co nie powinny wpaść w nauk. Że to następna osoba mówi, że to tak człowiek wpadnie w nauk jak narkotyzm, że to człowiek wpadnie tak w nauk palenia papierosów, czy inne sprawy. Nie. Czy w nauk pijaństwa. Nie, to jest nieprawdą. To jest coś dane. To jest dodane tak zwany dar. Dar dany od góry. Gdzie ty szukałeś pomocy, tam otrzymałeś ten dar pomocny, ale ty nie tylko, że żądasz, chcesz, ale ty musisz dać siebie coś i w ten czas dajesz to, co umiesz, to, co potrafisz, to, co dasz radę. Czy niektórzy ludzie mają dar w remontach kościoła, przy budowach kościoła, czy zbieranie jakichś datków dla chorych, czy no różne różnice są sprawy. Co mnie ciągnie? No ciągnie mnie siła wyższa, bo wiem, że kiedyś przyjdzie i powoła i zapuka do mnie, do moich drzwi
jednak twoja sprawa pielgrzymowania nie jest na marne i nie była na marne. Ale jak to będzie można określić? Jaka to będzie nagroda? Wszystko jest tajemnicy Szymana Góry. Siły wyższe. I my musimy zawierzyć. Bo skoro no nie zawierzysz, chociaż niewierny Tomasz też był taki, że nie wierzył, dopóki nie dotknął ręki w bok Jezusa, gdzie była, Bóg był przekuty, gdzie był przebity włóczniom. Niewierny Tomasz, ale my jesteśmy też niewierni Tomasze. Ale gdy coś, duch góry w nas tchnie, ale musi się bardzo mocno zatopić w tym, to w ten czas wie, dlaczego i co go ciągnie. Darmo dostałeś, darmo daj. Nawet samego siebie. Nawet samego siebie. Swoje własne siły. To, co możesz. Bo pójdzie z niczym. Czyli istotą byłoby dawanie czegoś z siebie. No tak, siebie. Oczywiście, bo to jest... Tak, dawanie z siebie czegoś. Bo gdy człowiek nie daje z siebie, nie może żądać od siły wyższej. A w ten czas dzieje się tak. No, tak jak już wrócę do tego słowa jeszcze raz. No, Panie Boże, jak Cię potrzebowałem? Nie zdałem egzaminu. No, jutro mam egzamin. Pojutrze mam to. Następna osoba, mam prawo jazdy. Tak, no, leci do kościoła co 5 minut, kurczę, krzyżem by leżał, czy by leżał Matki Boży obraz, by w siebie wtopiła. A jak zdaje egzamin? Panie Boże, jeszcze tego nie potrzebuję. Matko Najświętsza, jeszcze tego nie potrzebuję. A potem wchodzi w skład polityki, a potem jeszcze poniża to, co nie powinno się poniżać, ale zapomniał to, co potrzebował, co dostał darmo. I zapomina, wiadomo jest rzeczą. Pamiętam też, żeśmy na wózku wozili taką pielgrzymiankę. Ona tak bardzo chciała, ona chorowała. I to z Buku ją zabierano. Nie wiem, czy, nie pamiętam już, czy ona była z Poznania, czy skądś. I ja sam, ja mówię, bo mówię do mnie, dziadek, ty nie dasz rady tego wózka pchać. To poszłem na tył i pchałem, bo z przodu nie było wolno pchać wózków. Nie było wolno dla bezpieczeństwa. No i z tyłu pchałem. Jak mi się lekko pchało, ale ona mówi do mnie, ta osoba już, ona nie żyje, ona zmarła właśnie. To była dziewczyna, którą pchałem na tym wózku. Dziadek, coś mówisz do mnie? Nie. A mi się tak wydawało, że ja po cichu mówię, z nią rozmawiam, ale po cichu jako grzeszni, bo wszyscy jesteśmy grzeszni. Świętość nastąpi u góry. My możemy tu czynić wszystko, ale czy jesteś święty, czy możesz być święty? Ty nie wiesz. To jest tajemnicą. To jest objęte tajemnicą. Bo gdyby wszyscy wiedzieli, to by jeden drugiego zabijał, płoty drewniane by mogli postawiać z kartonów i koniec. Nie ma, nie? Także musi być objęte wszystko tajemnicą. I ona mówi, dziadku, co ty mówiłeś? Ja wiem, nic, ja tylko tak tego... Nieraz tak człowieka, jak człowiek myśli, a ja o jej zdrowie, żeby mogła... Nie myślałem sam o sobie, żebym mógł przejść te ostatnie kilometry już przed Częstochową, ale myślałem o niej, żeby ona kiedyś stanęła na nogi z tego wózka. Nie stanęła z tego wózka, ale poszła do Pana po iluś tam latach, ale cieszę się, że mogłem tak samo, chociaż sam nie miałem siły, ale że jeszcze mogłem po prostu ją pchać na tym wózku, złożyć tę ofiarę z drugiej osoby, z bliźniego, że mogłem ten ciężar wziąć na swoje dodatkowo barki. Prócz tego wotum, co niosłem z grupą 21 i z księdzem Laufrem. Także jest dużo doświadczeń z mojego pielgrzymowania. No teraz tak idę, bo jest dużo intencji, idę, ale już mówię, jeszcze raz powtarzam, no nieraz człowiek nie ma siły i proszę o pełne zrozumienie mnie. Tak jak zawsze mnie rozumiecie, już nawet czujecie to Czujemy, jak dziadka chwilę nie ma w grupie, to nagle tempo grupy zwalnia, bo dziadek mimo lat, to zawsze szedł zresztą na początku, to wszyscy z grupy wiedzą, szedł na początku i zawsze nadaje tempo grupie i tempo jest rzeczywiście takie zawsze zdrowe, pełne siły i mocy, także nie jeden 18-latek zawsze tam z tyłu krzyczał,
jak dziadek szedł z przodu, dziadek zwolni, bo my nie dajemy rady, nie? No, ale to i różnica, tempo, dlaczego ale tak? Tempo dobre jest zawsze dzięki dziadku. Tak, tak. Zresztą księże Danielu, szłeś koło mnie i wiesz, jakie tempo. No, jest różnica taka, że no, ja szanuję wszystkich, kocham wszystkich, bo i mnie wszyscy kocham. Dlaczego kochasz Jezusa? Bo Jezus ciebie kocha. Wszystkich nas, ale ktoś nieraz kogoś nie zrozumie, no powinno być to jakoś nieraz może ciężej. Zazwyczaj to, jak są te pierwsze 3, 4, 5 rzędów, aż do studia, to te tempo utrzymują jakoś. Najgorzej, jak się coś zacznie dziać i przy studiu te śpiewniki oglądają, to tak, tak do, jak w tańcu. 2 do tyłu, 1 do przodu, 2 do tyłu, zamiast iść w przód, to się opaźnia krok i w ten czas tył mówi tak, oni... dziadek, jak tego nie, a ja mówiłem, to chodźcie z tyłu do mnie do przodu. I w ten czas mówią, faktycznie, przód idzie równym tempem. Dlaczego tak się dzieje? Dziadek, ja wykapowałem to, nie? Jakby oni śpiewniki oglądali, to by było dobrze. Ja myślę, że oni co innego oglądają. No też. Tylko to powinna te dziewczyny, które tam śpiewają w studiu, one powinny przekartkować, no, a to już będziemy później śpiewać to. I ten, co gra na gitarze, żeby on już nie przystawał, czy one. Żeby oni już nie przystawali. No. Pamiętam, jak to było... Na sam początku, jak szłem, nie było tak, bo kiedyś był kabel, duży przewód, nie, przy grupie, to było tak, felek, kabelek, łączymy, a były takie pewne lata, co gdzieś ktoś tam sobie nadawał, no nie będę mówił złośliwego komentarza, bo tak nie wolno, ktoś nadawał, zamiast łączyć do przodu, to łączyć od przodu do tyłu. A wręcz przeciwnie, pamiętam z tamtych lat, to zawsze było felek, kabelek. Łączymy od tyłu do przodu, bo tempo jest równe. Bo tempo z przodu jest równe. I w ten czas sobie tylko pewną odległość jeden od drugiego ustalić, nie? Ten, co idzie z przodu, a troszeczkę zwalnia, to ten, co idzie za nim, słuchaj, no tam masz taką przerwę, rusz się trochę do przodu, bo tam ktoś prowadzi, czy pan Darek, czy tego. Chociaż grupa mówi, że tak naprawdę odpowiedni też, bo pielgrzym powinien być odpowiedni, ale niektórzy odpowiedni ludzie zatem w tym pielgrzymowaniu mówią, dziadek, wiesz co, powiem ci tak szczerą prawdę, tak jak tu księże mówiłeś o tym, że tempo nadaje się, mówi tak, że dziadek, jak ciebie nie ma w grupie, zaraz widać, że byłeś i już cię nie ma, bo zmienia się tempo. Albo idzie ostro w przód, albo zostaje z tyłu. Nie mogą sobie poradzić. No ale my wiemy, dziadek, że ty nie możesz już tak poradzić, więc ktoś tam padło takie słowo od pewnej osoby, tu się dziadek pojawia, a tu dziadek znika. Były też takie sprawy. No to tylko jest człowiek. Pamiętam te łęki, tam gdzie ten ksiądz taki, ten piegowaty łęki, wie, gdzie obiad jemy. Teraz na tej sali Łęka ma Wielka, tak? Dobrze mówię? To jest to druga Łęka. No, Żytowiecku. Przed Pudliszkami. Żytowiecko parafia to jest. No, przed Pudliszkami. Pamiętam, Jezu, młodzież mówi, bo to tak było, no to jest tak, no to my jesteśmy tylko ludźmi. No i tak w pewnym momencie po danym takim fajnym obiadku, oj, to tam młody gdzieś musi, oj, tam kukurydza rośnie, oj, tam coś innego rośnie, żeby się skryć, żeby się schować, no bo... To jest ludzkie. No. Ze swoją potrzebą pamiętam. No. Pamiętam razu pewnego takie słowo padło. Dziadku, jeszcze szedł Gajewski z Nowego Tomyśla, Kaziu. Mówi, dziadek, jak to się stało, że ty szłeś, jak ocieszłym, znikłeś i cię nie ma. Kawałeczek dalej już, jak przed tym postojem, po tym obiedzie, na tym boisku, to przed tym postojem dowieźli mnie samochodem, no bo musiałem. No to tak, idzie grupa, idzie trach za grube drzewo, a tam było kiedyś krzokami porośnięte, zaraz za tym, za tą miejscowością, krzokami i drzewa. No to ja, trach za drzewo i w krzoki, już nie było mi widać. Nie, takie krzaczyska były i się schowałem. No co teraz? No kurczę, grupy nie dogonię, zadiaska nie dogonię. No nie ma mocnych, no nie dam rady.
pamiętam, pewna dziewczyna kawałczyk dalej była. I wiem, co to była. Mówi dziadek, co ja temu zrobić, bo szła po raz pierwszy. Jak mi się coś w grupie, no, dziewczyny, zrobisz tak jak ja. Pójdziesz kawałeczek dalej, schowasz się za drzewo i już cię nie ma. I w pewnym momencie ja tak idę, a grupa już daleko, kurczę, ale jeszcze widzę, patrzę, dziewczyna stoi samochód i kobieta i mężczyzna. A ta dziewczyna mówi, mama, tata, dziadek idzie z tyłu, nie? Chyba zesłab, albo coś, nie? Nie? I po tym cofnęli się samochodem po mnie, zabrali mnie w samochód. Ta mama przykryła nas swetrem na tylnym siedzeniu, swetrem, żeby nas nie było widać, żeby objechać samochodem obok grupy. Nie? Żeśmy grupę wyminęli. Ja mówię, słuchajcie, wy weźcie córkę kawałeczek dali za drzewo, ustawcie i odjedźcie. A ja tutaj wyskoczę. I znowu stanął za drzewo. Grupa patrzy. Kaziu mówi Gajewski, dziadek, skądże się wziął? Szłeś, czy nie? Szłeś, od razu cię nie ma, teraz od razu jesteś, coś tu nie tak. No przecież ja jestem wśród żyjących. Ja mówię, nie ma cudu w tym momencie. No dobrze. No. Dobrze, dziadek, bardzo się cieszę, że tutaj tych wspomnień dużo, jeszcze długo, długo moglibyśmy rozmawiać. Oczywiście pogadamy na pewno dłużej i więcej na pielgrzymce, nie? No, bo pójdziesz oczywiście, nie? Tak, Bóg jak pozwoli to pójdziesz. Jak mi Bóg pozwoli, chyba że nie mógłbym w ogóle już nogami władać, no to w ten czas to chociaż wózkiem pojadę. Na pewno. To już. Dobrze, dziadek, bo dzisiaj też taki ważny czas przeżywamy. Trwamy już po całej Wielkim Poście. Jesteśmy właściwie na końcu świętego Triduum Paschalnego. Tak. To jest wielka. Więc też może tak już przeczytamy tylko na koniec fragment Ewangelii. Dobrze nam znany fragment opisujący zmartwychwstanie Pana Jezusa. Bardzo też pewnie wiele mówiący w kontekście pielgrzymki i tej całej naszej drogi, którą tu wspólnie przechodziliśmy przez ten Wielki Post. Tak. Pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świdy do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu został odsunięty. A skoro weszły i znalazły ciało Pana Jezusa, gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w śniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy przypomniały sobie jego słowa i wróciły do grobu. Oznajmiły to wszystko jedenastu i wszystkim pozostałym. A było to Maria Magdalena, Joanna i Maria matka Jakuba i inne z nimi opowiadały to apostołom, lecz słowa te wydały im się czcią gadaniną i nie dali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu. Schyliwszy się, ujrzał same tylko płótno. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. No dziadek, tego zmartwychwstania doświadczamy na pielgrzymce też nieraz, kiedy się wydaje, że już za chwilę umrzemy i że już właściwie umarliśmy, że już koniec, dalej się nie da, że jest to sytuacja bez wyjścia, nie? A jednak nagle jakimś dziwnym trafem się okazuje, że Pan Bóg daje siłę. Tak. Że przezwyciężamy to, co trudne. Tak. Jak trzeba umieć upadać, trzeba umieć się podnosić, bo bez upadania i bez podnoszenia nie osiągniemy nic. Pan Jezus tyle czasu i tyle razy upadał w tej drodze, bo to też była droga męki. To też tak samo jak pielgrzymka, tylko że na pielgrzymce nie biczują. Tylko na pielgrzymce musi być skupienie. Na pielgrzymce może być radość,
jest dużo modlitwy, musi być skupienia, musi jeden drugiego zrozumieć, a przede wszystkim muszą zwracać uwagę na swojego pasterza, bo on prowadzi owce po zielonych pastwiskach, a nie po palistych drogach. I gdy będą owieczki posłuszne pasterzowi, a pasterz będzie posłuszny wraz z owieczką, pełnym zrozumieniu, a głównym gwarantem jest tylko pasterz, to będzie wszystko dobrze. Dojdą do celu takiego, jak powiedział Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Jak to mówiła o tym Matka po Synu Jezusie Chrystusie, tak samo miała te same słowa, bo powiedziała własnemu Synowi na weselu: Synu, wina nie mają. Jeszcze nie nadeszła godzina. Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Tak jest, tak samo jest w pielgrzymce. Nieraz ktoś mówi: no tak, tam nie pójdę, bo nie ma łazienki. Tam nie pójdę, bo nie ma jedzenia. Ale jeszcze nie nadeszła ta godzina, jeszcze nie nadeszła ta chwila, gdzie byś miała to otrzymać. Więc musisz pomóc temu synowi, czy te, jak ta matka pomagała temu synowi, a syn pomagał matce, czyli nawzajem, bo syn odpowiedział: jeszcze nie nadeszła godzina, jeszcze nie nadeszła moja godzina. A więc tak samo, żeby nie utrudniać pasterzowi, żeby być tak zwaną pomocną ręką i też czekać na tę godzinę, gdy ona nadejdzie, tam otrzymam nocleg. Ja kiedyś pamiętam w Skomlinie, naprzeciwko kościoła, jak wchodzimy do Skomlina, po lewej stronie takie chatki były drewniane. One jeszcze istnieją. Pamiętam dziurawa stodoła, pamiętam duże gospodarstwo, które mieszkanie było złączone ze stworzeniami czteronożnymi, gdzie młodzież spała na ganku, mając obok siebie przy ganku krowy. Słomę rozkładali, w stodole dziurawy, szczury, myszy. To pozostało mi w pamięci. Wszystko jeszcze było po deszczu. Mówię: jak ja tu będę nocował, Matko Chrystusowa? Ale mówię: Panie Boże, Ty też nie wybierałeś. Najwyżej będę w mokrym spał. A ponieważ grupa o mnie dbała, no to zabrali mnie tam, gdzie miałem dach nad głową. Była pani gospodyni, była w stanie błogosławionym bardzo wysoko i mówi, pamiętam, grupka dziewczyn i chłopaków do tej pani przyszła i mówię: proszę pani, my możemy iść do testu. Tak, tak, tak. A mówi: wy się połóżcie, dziewczyny, tu, a ja będę na krześle siedziała, albo ja się położę na podłodze. A te dziewczyny, te chłopaki wzięli tą panią ostrożnie na ręce. Proszę pani, to jest pani legowisko, to jest pani łoże. Pani ma tak dobre serce, że chociaż jakiś dach nad głową, jak nie ma dachu, to pomieszczenie jakieś takie, żebyśmy nie byli poza ogrodzeniem, czyli poza pastwiskiem. Jakie miłe świadectwo pozostawili u tej pani. Nie wiem, czy ta pani jeszcze żyje, ale chyba, bo pamiętam, ona była młodsza ode mnie. Może żyje jeszcze, nie dopytywałem, ale to świadectwo właśnie młodzież. I to pamiętam, o ile się nie mylę, to była chyba młodzież z Buku albo z Bąszynia. Właśnie ja tam z nimi byłem na tym. I jakie piękne świadectwo pozostawili. Nie patrzyli, że nie dostaną jedzenia, że nie będą mieli gdzie nocować. Spali na ganku. Nie patrzyli, że tam może krowa mu tego nie... Spali gdzie się dało. Nie narzekali, nie mówili: księże, daj nam nocleg, księże, daj nam to, daj nam to. Nie. Trzeba prosić. Jak nie szukasz, nie znajdziesz. Jak nie będziesz prosić, nie otrzymasz. Pamiętam następne takie, można by dużo, dużo mówić, takie świadectwo szarki. To szarki łączą się z zajączkami. Młodzież szuka noclegu. Tam. Już nie pójdę na drugi rok, na pielgrzymkę. Jak? Ja mam sobie noclegu szukać, a ksiądz mnie chce. Ja mówię: słuchajcie. Szukajcie, a znajdziecie. No to ja brałem rower, pelerynę, to jeszcze pamiętają moi domownicy, jeszcze pamięta, nieraz wspomina Gajewski, który już nie chodzi na pielgrzymki, Kaziu z Nowego Tomyśla. Dziadek zostawił plecak, lotał po całych szarkach, po zajączkach, na lewo, na prawo, tak było.
lotałem, że taką dostałem wyrwę, taką mi siłę właśnie w tym pierwszym roku już, w tym momencie, czym bliżej, czym się czuł mocniejszy. I szukałem drugim noclegu. A ja na ostatku bym nie otrzymał wcale noclegu. Tak było. Ale jakoś się udało i jeszcze dla nas trzech pozostało, otrzymaliśmy nocleg. Chociaż daleko, od Szarków po prawej stronie, tam od Żajączków, nie pamiętam tej miejscowości, tam chyba było z 5-6 kilometrów. Rowery. Pożyczyłem rower tam ze Zajączków i zawierzyli mi kozamso z dowodu spisać, żeby tego nie... Pojechałem jej rowerem, kurczę, we trzech żeśmy pojechali rano, żeśmy przyjechali na czas i nie było tego, że tego darmo żeś dostał, darmo daj. Tak samo musimy uczyć się kochać ludzi i musimy spieszyć się kochać ludzi. Bo to jest najważniejszą i najwyższą wagą. Bo jak nie będziemy samych siebie szanować, a nie będziemy szanować bliźnich i kochać bliźnich, to do niczego nie dojdziemy. I nie będziemy samych siebie rozumieć i drugich rozumieć i być w kontakcie tej rozmowy i przeważać i rozważać. Nigdy w życiu. Tak samo na modlitwie musisz różańcowy, co wieczorny, jak i za grupę 21, tak za wszystkich w Polsce i na całym świecie i za ten ustrój, który się tak źle dzieje teraz, żeby to miało wszystko ręce i nogi, żeby to było wszystko dobrze. No dobrze, Dziadek, bardzo dziękuję za spotkanie, za to, że chciałeś tutaj odbyć tą chwilę dla przyjaciela, że się chciałeś podzielić tym, jak przeżywasz, jak widzisz pewne sprawy na pielgrzymce. Myślę, że te wszystkie cenne i ważne uwagi pozostaną w naszej pamięci, że będziemy dalej je też wdrażać w życie w tym roku pielgrzymki, ale też i w każdym następnym. Bardzo dziękuję Tobie, Dziadek, tutaj z tego Kwilcza. Pozdrawiamy wszystkich, którzy słuchali tych naszych spotkań, bo to też już ostatnie spotkanie, to jest ostatnie nagranie, ostatnia chwila dla przyjaciela z Wielkim Postem. Już kończymy ten sposób naszej komunikacji, już teraz czekamy. Czekamy do następnego razu, do 5 lipca, do wyjścia naszego z Buku. Tam się wszyscy, daj Boże, którzy teraz gromadzą się przed swoimi ekranami komputerów, tam się wszyscy w Buku wtedy spotkamy. Dziękuję też za pomoc tu w realizacji tym wszystkim osobom, które się pojawiły przez ten czas w Wielkim Poście, w czasie tych chwil dla przyjaciela i Jakubowi Bednarczykowi za to, że się podjął tutaj obróbki takiego montażu tego całego materiału, za to, że też jest wielu ludzi, na których mogę zawsze liczyć i zawsze z pomocną dłonią tutaj przyjdą dla mnie i pomagają też w tych wszystkich sprawach związanych z pielgrzymką. Tyle, no. Cóż więcej. A jak się, że Danielu, Bogu dziękuję i Matce Najświętszej zawsze, że dostałem do naszej grupy, tak mi się udało, tego genia dokuczała, ten samochód zmobilizować, zorganizować. I jeszcze bym był rad, bardzo bym się cieszył, gdyby grupa zrozumiała, a nie mówiła nieraz takie niektóre komentarze od niektórych słów, niektórych osób, że jest ksiądz Daniel rygorystyczny. Rygor jakiś być musi. Gdzieś ktoś kogoś słuchać musi. Tak jest, ojciec i matka muszą słuchać dzieci. A tak kto to tak mówi, Dziadek? To zaraz go tam wyhaczymy. Nie będziemy wnikać w komentarz. Ale tak bym miał takie pragnienie, żeby właśnie zrozumieli każdego kapłana, a przede wszystkim, którego mamy teraz, księdza Daniela, że jest rygorystyczny, jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Teraz mogę powiedzieć, że jest fajnie. Tak. Może być fajnie po zakończeniu, ale nie można zapominać, bo to tak, a fajnie się przeszło, pielgrzymkę, nie, teraz się możemy radować, fajnie było, tak jest. Nie można tak mówić nieraz na spotkaniach, nie powinny niektóre osoby mówić na spotkaniach, jak chcąc uzyskać owieczki do owczarni, że jest wszystko ładnie, a w ten czas padają takie słowa, a nasz czcigodny ksiądz Daniel mówi, a czy ja mówiłem, że było dobrze, ale... Z pielgrzymów ktoś słyszał i zapamiętał. Tak, faktycznie, ksiądz Daniel nie mówił, ale były osoby, które mówiły. Tak jest pięknie, fajnie, wesoło. O tym nieraz nie już jest. Tu mówiliśmy w czasie tych spotkań z tymi wszystkimi osobami. Nieraz tak nie już jest. To padało, że jest
I jest fajnie, no bo jest. Jest dużo radości. Tak. Ale też jest ten trud i o tym też jest mówimy trud. Ciągle i on jest tak. niezbędny. On jest niezbędny i ważny, ale ja nawet powiem, że właśnie to, że on jest, on czyni tą pielgrzymkę taką wartościową i właśnie też i fajną. Ale jest trud cierpienia, ale w ten oczywiście. Czas przychodzą pielgrzymi nowi i mówią... Że liczą no, tylko na to. Że, no, że liczą tylko na to, a przecież... A ksiądz mówi, no przecież ja nie powiedziałem, że będzie aż tak fajnie. Przecież no tak, ja tego... A pewne osoby powiedziały przy ołtarzu, jest fajnie. No tak nie jest. Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów. To, co powiedziałem, jest to prawdą i was wszystkich kocham. Do zobaczenia na pielgrzymce wraz z naszym kapłanem, księdzem Danielem. Dobrze, jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję. To było ostatnie nasze spotkanie. Życzymy wszystkim dobrej nocy, bo to już chyba jest noc, już późno. Do zobaczenia na naszym następnym spotkaniu 5 lipca o 5 w Buku. Gromadzimy się pod kościołem i wychodzimy w drodze do matki. Jak chcecie jeszcze lepiej, bliżej poznać i dłużej porozmawiać z dziadkiem, to tam na pewno będzie ku temu okazja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maryja zawsze dziewica. Na wieki wieków. Amen.